dobre granie. Wiara i moc, czyli pierwszy singiel, który zwiastował album Duma z zeszłego roku. Album oczywiście zespołu Andrzeja Nowaka z Łebsy. No i lider tego przedsięwzięcia, ale również TSA jest z nami w studiu. Cześć, dobry wieczór, można już powiedzieć nawet. Dobry wieczór, witam wszystkich. Rok temu pamiętam, nie wiem co do dnia, no ale był to luty. Mieliśmy przyjemność w audycji Dobre Granie słuchać obszernych przedpremierowych fragmentów płyty Duma. No i pierwsze, co tam zaskoczyło, to to, że były rozbudowane aranżacje, były instrumenty klawiszowe, dęciaki. No i z tego, co widzę, nie okazało się to jakimś tymczasowym eksperymentem, dlatego że skład zespołu jest na tyle rozbudowany, że przed wejściem musiałeś aż sobie zapisać, kto z tobą aktualnie gra. No słuchaj, gdybym miał wymieniać wszystkich, czyli 22 osoby, które wychodzą razem na scenę, no to troszeczkę by dużo czasu upłynęło, ale no, sprawa się bardzo rozbudowała. Oprócz sekcji Dentrix, w której w tej chwili na koncertach jest 5 osób, to także doszedł nowy członek zespołu, czyli Top Topów klawiszy, czyli Paweł Serafiński, czyli historia polskiego jazzu, pan profesor Serafiński, o tak można śmiało powiedzieć o nim oczywiście. No i co w tym momencie niektórzy z lekką dozą nieśmiałości, ale i niedowierzania widzą, że wychodzi chór gospel na scenę. 10 osób, 10 przepięknych aniołów ubranych w tuniki świecące w reflektorach i słuchajcie, i to można wszystko połączyć, 22 osoby, gdzie mi się to udało zrobić, świat jazzu, chór gospel. Jedna z nie będę skromny, ja uważam, że najlepsza sekcja Denta, która gra w tej chwili, rockowe riffy z rockowym zespołem, wspaniały perkusista, gitarzysta, profesor od gitary, który też ma własną szkołę gitarową, i to wszystko razem się dało połączyć w tej chwili pod nazwą z Łebsy. Z jednej strony mamy Dumę, jak wspominaliśmy, bardzo bogatą aranżacyjnie, no ale są też wcześniejsze płyty, czyli Forever i Polska, gdzie było więcej brudu, one były bardziej surowe. Tymczasem widzę i słyszę, że na aktualnych koncertach staracie się ten materiał tak zaaranżować, żeby praktycznie wszystkie utwory były zagrane z rozmachem. No na płycie tylko 4 piosenki są z dęciakami, a w tej chwili na koncertach jest 99% grane z całą orkiestrą. No i żeby zobaczyć w ogóle ten wystrzał, to wydarzenie, no to zapraszam serdecznie też do oglądania koncertu, który już niedługo, bo w tej chwili wracam właśnie z TVP Opole, będzie emitowany, oczywiście koncert w Gdańsku parę tygodni temu. Piękna produkcja, znakomite, no świetna atmosfera. Słuchajcie, wielki plan i to też te radio i oczywiście radio też, bo wyjdzie z tego singiel. I nie tylko singiel, i tutaj już nawiązujemy, bo już ci wchodzę w słowo, że tam właśnie w Gdańsku, TVP Gdańsk, nagrywaliśmy nowy teledysk. Do Dzieci Miasta, zresztą o ten utwór chciałem spytać za chwilę, ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz odnośnie waszych koncertów aktualnie, bo z jednej strony jest to duży skład, trudno to wszystko, podejrzewam, zgrać, zsynchronizować, z drugiej strony wydaje się, że jest sporo luzu, no nie ma takiego odczucia, że na przykład gracie pod metronom. Jak się to udaje wszystko spiąć organizacyjnie? Przyznaję się, że to są setki godzin prób. Tu trzeba bez szpanu i nie szpanować tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności czy o dar. Nie, to są setki godzin prób, praca, aranże rozpisane w nutach. A to, że to się wszystko razem tak połączyło ładnie w jedną całość, w taką jedną grającą kulę, to chyba dlatego, że wszyscy się lubią w tym zespole i wszyscy chcą grać, pracować, wszyscy się śmieją, cieszą się i nie mogą się doczekać następnej próby. Ja zapomniałem dodać, że naszą rozmowę można za sprawą Pauli Hołubowicz oglądać na facebookowym profilu Radia Opole. Zaraz dalszą część będzie można oglądać się na profilu audycji Dobre Granie. Wspomniałeś o Dzieciach Miasta. Oczywiście porozmawiamy na ten temat, bo się dużo dzieje wokół tego utworu, ale to za krótką chwilę. Warto przypomnieć sobie, jak zaczyna się płyta Duma. Zaczyna się od utworu Prawda, gdzie chyba słychać twoją miłość do Tadeusza Nalepy. No słuchajcie, no
trudno nie mieć miłości do człowieka, który mnie ustawił. On mnie przecież wychowywał. Mieszkaliśmy razem latami pod jednym dachem. On mnie karmił, on mi dawał gitarę do ręki, zabierał mi gitarę, kiedy się źle zachowywałem. Dał czasami klapsa intelektualnego, tak żebym zrozumiał na całe życie. A w tej chwili ja myślę, że jest bardzo zadowolony z tego nowaczka swojego, którego wychował, a ja mu jeszcze raz, po raz tysięczny i dopóki będę miał siły, dziękuję za to, że był. To posłuchajmy, jak te podziękowania brzmią. To były Dzieci Miasta, oczywiście utwór Złych Psów i cały czas rozmawiamy z Andrzejem Nowakiem poza anteną. Dowiedziałem się, że te brzmienia na początku Dzieci Miasta to wcale nie sitar. Nie, to nie jest sitar, to jest moja gitara oczywiście, czyli czysta gitara bez żadnych przeszkadzajek, prosto z pieca. Jeżeli chodzi o ten utwór, wydaje się bardzo taki singlowy, przebojowy, no i z tego co wiem, powstaje do niego teledysk na wypasie, mówiąc potocznie. Na wypasie, faktem jest, że na wypasie, słuchajcie, do tego co teraz usłyszeliśmy, dogrywamy jeszcze chór właśnie gospel, ale to wszystko będzie krojone jak cegiełki, także nie ma tutaj się co bać, że tutaj będą jakieś zaśpiewy. Nie, nieprawda. Delikatne oczywiście tam też jakieś inne będą sprawy orkiestrowe, ale to wszystko będzie delikatnie. Najważniejsze to jest to, że za tydzień czy za dwa ten teledysk będzie skończony. Nagrywamy go w Gdańsku i no tylko czekać, no bo to jest, będzie to taka singlowa porcja tego, co będzie się działo w tym roku z zespołem Złe Psy. Ale to jest ciekawe, bo z jednej strony dostaniemy obrazek do tego utworu, ale też z tego, co mówisz, dostaniemy jego zupełnie nową wersję. Nową wersję, cały czas tu mówimy o dźwięku, no bo to też wiadomo, że to będą przebitki z koncertu, które odbył się w Gdańsku, który niebawem będziemy mogli zobaczyć na TVP Opole tak samo. Ale słuchajcie, kochani, jeszcze raz pytam się i cały czas będę powtarzał, że śpiewam tutaj między innymi też o moim ukochanym mieście, o moim Opolu, o moim murku, o moim trzepaku na dzielnicy. To jest moje całe życie. To jest to, o czym się nigdy nie zapomni. I jednocześnie wiem, że też pewna ofensywa, jeżeli chodzi o Złe Psy w Opolu, też w ciągu najbliższych kilku miesięcy może się pojawić. No, ja jestem Opolaninem. I bardzo się cieszę, że w tej chwili to tak fajnie wszystko się rusza, wszystko się zazębia i my z Opola, ja wszystkich pozdrawiam i powiem wam, że nie omieszkam. Jak tylko będzie troszeczkę cieplej, przyjdę i odwiedzę mój ulubiony murek na mojej ukochanej dzielnicy. I też w czerwcu razem z zespołem odwiedzisz Zawadzkie. A tak, też między innymi. Też, no to już teraz zapraszam, ale przy okazji też będą parę innych koncertów w okolicy i oczywiście w samym mieście. Rozmawialiśmy o takiej alternatywnej wersji Dzieci Miasta, która się pojawi i mam wrażenie, że ty lubisz, kiedy repertuar, który stworzyłeś wcześniej, zmienia się, ewoluuje, dlatego że na płytach Złych Psów odświeżałeś takie utwory jak Podałbym Ci Ale, czy też Deszcz Jednej Łzy, czyli nie masz takiego podejścia, że to jest raz nagrane i się przy tym nic nie rusza, tylko w trakcie koncertów cały czas się może zmieniać aranżacja, podejście i chcesz prezentować efekty tych zmian słuchaczom. Zaletą tych utworów, w tej chwili zacznijmy od tego, to jest to, że to są piosenki. I że możemy z tych piosenek zrobić praktycznie wszystko. Bo można je zaśpiewać z gitarą, można je zaśpiewać z puzonem, można je zaśpiewać z fortepianem, z chórem, bez chóru, samemu i to fajnie, bo wszyscy się cieszą, wszyscy grają, a my jesteśmy razem z naszą muzyką. Posłuchamy zaraz Czarodziejskiego Lasu i mam wrażenie, że dzięki brzmieniu Hammondów, dzięki temu motorycznemu riffowi może ten utwór troszeczkę kojarzyć się z Deep Purple. Z tego co wiem, no, lubisz, szanujesz tę kapelę, grałeś nawet kiedyś z Ianem Paceem. Aha, no miałem zaszczyt i przyjemność zagrać z nim parę koncertów jako jego gitarzysta z Ianem Paceem, czyli perkusistą z Deep Purple.
nie zapomnę tego do dziś. Zresztą powiem ci szczerze, że Justynka moja też nie zapomni, jak nas tutaj w Rynku odprowadzała we dwójkę do hotelu, bo nie za bardzo mogliśmy trafić. Ciemno było. Ale w końcu pokazała nam kierunek i w tej ciemności dotarliśmy. Słuchajcie, a poza tym to, co zrobiła Ladyn, tutaj wielkie ukłony dla naszego klawiszowca tutaj, jeżeli piersi. Chodzi o... Tak, oczywiście, no tutaj dał taki popis, jeżeli chodzi o te hamondowe brzmienie, że hej. No to posłuchajmy w takim razie, jak brzmią te hamondowe brzmienia. Utwór, który właśnie rozbrzmiewa, to tak jak wspominaliśmy, Czarodziejski las. Wstrzymaj konia z płyty Duma Andrzeja Nowaka i Złych Psów. Cały czas rozmawiamy z liderem tego przedsięwzięcia w audycji Dobre Granie. No, brzmi to wszystko bardzo organicznie, rasowo i wydaje mi się, że dobrze zabrzmiałoby w takim analogowym wydaniu na winylu. Z tego co wiem, nawet jest taki pomysł, żeby taka płytka się pojawiła. No i tu brawo, brawo ty. Strzał w dziesiątkę. Oczywiście w tej chwili są już poczynione pewne ruchy i kroki. Winyl będzie. Tylko czekać. No i ten materiał, jak wspominaliśmy, też jest często, gęsto promowany koncertowo. Był koncert duży w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli kogoś tam nie było, no to będzie miał sposobność, żeby poczuć atmosferę tamtego wieczoru. Słuchajcie, no tak, no z tego będzie płyta. Oczywiście następna płyta Złych Psów, płyta koncertowa z tego przedsięwzięcia. I powiem wam, miałem łzy w oczach po koncercie. Rzadko mam, ale wtedy miałem, kiedy 5 minut widziałem, jak publiczność na stojąco dziękuję moim wspaniałym muzykom za ten spektakl, który dali i dali z siebie wszystko wtedy na tym koncercie. Rozmawialiśmy dużo o twoim podejściu do muzyki i ty z jednej strony lubisz takie intuicyjne, bardziej sercem podejście właśnie bluesowe, z drugiej strony znasz zapis nutowy, masz wykształcenie muzyczne. Czy twoim zdaniem to jest recepta na sukces, żeby połączyć dyscyplinę z czymś spontanicznym? Tak, oczywiście. Do tego trzeba dojrzeć, wiesz, a kiedyś przed laty mi się otworzyła jakaś chyba któraś klapka w głowie, że przez pracę, przez systematyczność i przez upartość, tutaj to też jest decydujący punkt, który prowadzi cię do sukcesu, ale praca i jakiś taki organiczny kontakt z zespołem i pilnowanie tego, żeby wszystkim było dobrze, to jest najważniejsze. Bo jeszcze raz powtarzam, że czym więcej dajesz, tym więcej dostajesz. No bo jednocześnie przy tym, że masz rozbudowany skład, to nie odbywa się w ten sposób, że spotykacie się tylko na kilka godzin przed koncertem, każdy wcześniej sobie partię przygotował i się zgrywacie, tylko no jednak integrujecie się ze sobą, macie wspólne próby. No oczywiście, że tak. No akurat mamy ten komfort, że nawet jak są próby zespołu tam u nas na ranczu, to ja nawet czasami nie wiem, kto przyjechał, a kto nie przyjechał. Bo nawet nie wiem, czy ktoś, czy są, czy nie, ale najważniejsze, że ludzie się cieszą, razem śpią, razem jedzą, razem grają i w takich warunkach właśnie życzę wszystkim muzykom i wszystkim, którzy są związani z muzyką, żeby w takich warunkach pracowali. Ty jesteś piewcą takiego bardzo analogowego podejścia do gitary, lubisz mieć samą gitarę, wzmacniacz, nie za dużo efektów. Tymczasem Herbata, z tego co wiem, jest gitarzystą takiej trochę nowszej szkoły. Czy fajnie się uzupełniacie dzięki temu? No i właśnie tutaj jest następny strzał, bo nie dość, że różnica wiekowa dosyć poważna, różnica pokoleń, to pan, który ma własną szkołę muzyczną, szkołę gitarową, człowiek związany bardzo mocno z jazzem, bo przecież to jest, no to wiadomo, że wszystko się też kręci wokół Wojtka Pilichowskiego, który też nagrał tą płytę. I to nagle się okazało, że ta moja surowa gitara, która mówi tak albo nie, nagle się świetnie sprowadza i świetnie zaczyna rozmawiać zupełnie z innym światem. Na pewno warto się przekonać, jak to brzmi na żywo. Jeżeli chodzi o nasz region, najbliższa okazja będzie w czerwcu w Zawadzkiem. Zapraszam jeszcze raz na ten koncert. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich. To był oczywiście Andrzej Nowak, czyli lider i założyciel Złych Psów i TSA. Na koniec posłuchamy utworu Dumny z pochodzenia z płyty Duma.
your arms.